cię acerole. Malutkie, a ty nie chcesz iść po taśmę? Kto mi poda szklankę wody na starość? Kto mi pójdzie po taśmę dwustronną do sklepu, jak już będę stary, a będę potrzebował wieszać na ścianie jakichś rzeczy od Was? No nie wiem. Chyba ja będę musiał chodzić, bo malutka to po prostu lubi po cały dzień spać. Tak czy siak, witam Was w kolejnym odcinku komentarzy, od których u czyli koku! 196 odcinek. Im bardziej zbliżamy się do 200, tym bardziej czuję, że muszę wam powiedzieć, jakie będą zasady. Bo być może jeszcze nie wiecie, bo ja już ostatnio mówiłem i nie tylko ostatnio, ale dalej się pojawiają pytania. Jedno pytanie, w zasadzie nie pytanie to nie są pytania, od których usieje. Komentarze. Jeden komentarz. Od jednej osoby. Jeśli zadajecie pytania, to przeczytam tylko pierwsze. A nie, że na przykład ktoś napisze mi 10 i będzie myślał, że ja odpowiem na wszystkie. Ha! Pamiętajcie, co się stanie, jak będziecie chcieli Freda. Pamiętajcie, co się wtedy stanie. Co Fred wtedy zrobi. Mam dla was jeszcze jedną niespodziankę związaną. Kurwa. Z Pysiobidonem. Dzisiaj sam się tak ubrałem pod kolor tego Bidonu, ale właśnie propos kolorów Pysiobidonu będzie związana, z tym będzie związana ta niespodzianka, ale póki co jeszcze nic nie mówię, albo powiem. <laughs> to nie jest aż taka duża tajemnica. Znalazłem w internecie aukcję od osób, i to w sumie dość było fartowne, bo jedna osoba dosłownie w całym internecie sprzedawała niebieski Pysiobidon i jedna inna osoba sprzedawała zielony Pysiobidon, czyli trzy Pysiobidony o różnych kolorach. I zamówiłem te dwa, także będę miał wszystkie kolory Pysiobidonów. Co z nimi jeszcze zrobię? Z tymi dwoma pozostałymi? Być może też je wystawię na licytację. A może zrobimy tak, że osoba, która wygra Pysiobidon, będzie mogła sobie wybrać ten kolor. Który będzie chciała z tych trzech. Oczywiście chodzi o licytację w związku z akcją, charytatywną pomaganie zajechanie. O tym jeszcze będę mówił, ale daję wam tylko takie małe info. Dlaczego do to doszło, nie? Wegeta Fan 14. Pytanie do koku. Czy Bóg zniszczenia może przez trening zwiększyć swoją surową moc? Czy może gdy zostaje Bogiem, to jego pełny potencjał zostaje odblokowany. Nic mi nie wiadomo na ten temat, wydaje mi się, że pełny potencjał Boga nie zostaje odblokowany. No bo chociażby na przykładzie szampy widzieliśmy, a w zasadzie słyszeliśmy od Vados, że szampa od jakiegoś czasu tylko je i mu się nie chce trenować, i stał się słabszy, prawda? Birus. No gdybyśmy mieli brać pod uwagę Birusa z początku Dragon Balla Super, jak go poznaliśmy. Już nawet nie chodzi mi o to, wiecie, 70% mocy i tę te skalę, którą tam widzieliśmy, że God Goku to jest 9, Beerus 11 i 15, czy coś takiego. W ogóle pomijając to, nie biorąc tego pod uwagę. No to myślicie, że jeśli Beerus wtedy walczył z God Goku, a teraz jest nadal silniejszy niż Goku w Ultra Instinct i Vegeta w Ultra Ego i nawet jest silniejszy niż Black Freeza, no to to myślicie, że on wtedy też był na takim poziomie mocy? No nie sądzę. Wydaje mi się, że Beerus gdzieś tam pokryjomu trenuje, albo inaczej. Yy, ze względu na to, że sajanie pojawili się w jego życiu i też jest trochę zmuszony do tego, żeby ich trenować. Widzieliśmy jak się bił z Vegetą, prawda, w Manze przed turniejem mocy. Zresztą, można też myśleć, że sajanie jakoś motywują Beerusa, prawda, do tego, żeby ten nie siedział cały czas na dupie, chociaż w większości czasu widzimy go jak siedzi cały czas na dupie. No ale chociażby wracając do tego treningu, w zasadzie sparingu Vegety z Birusem przed turniejem mocy w Manze, Birus tam powiedział, że w takim tempie, że jakby Ocenia starania, Wegety i że naprawdę zrobił postęp, ale w takim tempie zajmie mu jeszcze to kilkaset tysięcy lat, żeby go prześcignąć. Więc wszystkie znaki na niebie i ziemi myślę, że głównie przez tego szampę prawda który było powiedziane, że się trochę osłabił że się trochę opuścił w formie wskazują na to, że. Bogowie zniszczenia mogą trenować i zwiększać swoją surową siłę. Dawid3517. Pytanie do Koku. Wiemy, że twórcy Dragon Balla wprost uwielbiają historie, w których nasi główni sajanie zostają przejęci i stają się antagonistami. Ginyu, Majin Vegeta, Baby Vegeta, Kopi Vegeta, Goku Black i mnóstwo przykładów z Heroes. Jak sądzisz, czy podobny los ewentualnie czeka Broligo i Gohan'a teraz, kiedy wydaje się, że będą na pierwszym planie przez jakiś czas? Zwróć uwagę na to, że... Te wszystkie przykłady, które wymieniłeś, to są albo przyjęcie ciała Goku, albo przyjęcie ciała Wegety. Vegeta jest dobrym przykładem, jakby dobrym materiałem na taką historię ze względu na to, że jego przeszłość jest tak naprawdę dobrymi podwalinami pod to, żeby coś takiego zrobić. Bo Wegeta kiedyś był zły, potem stał się dobry. Ale tak jak w przypadku Majin Busagi widzieliśmy, że jeszcze trochę tego zła w nim zostało i można było nim manipulować. W przypadku Goku tak naprawdę Goku nie został przejęty, tylko zostało zabrane mu ciało. Goku gdzieś tam nadal był, prawda? To nie jest tak, że podejście Goku się zmieniło, że to był ten sam Goku, tylko że charakter mu się zmienił. Taka sytuacja była w w fanowskiej manze Dragon Ball After, Rysowanej przez Yang Jijiego, kiedy tam Goku po prostu walnął się w głowę drugi raz i mu się z powrotem przestawiło, prawda? Więc Vegeta był przejmowany, bo jest dobrą postacią pod coś takiego, a Goku był przejmowany, bo jest główną postacią. Czy Gohan pasowałby do czegoś takiego? Zarówno on i Broli, mam wrażenie, że Broli też mają czyste serce, prawda? Raczej się nie będziecie chyba ze mną spierać, że Broli nie ma czystego serca, raczej Broli mógłby latać na przykład na kinto, więc i Gohan i Broli mają czyste serce. Czy można byłoby wykorzystać zło w ich sercu, skoro go tam nie ma? No nie sądzę. Broli był już wykorzystywany jako narzędzie, w sensie, że jako dobra osoba był wykorzystywany przez kogoś złego, więc był tak naprawdę antagonistą swojej własnej sagi, prawda? W filmie. Więc wiadomo, Broli ma olbrzymi potencjał i byłoby ciekawie, gdyby musiał się bić na serio z naszymi bohaterami, aczkolwiek sądzicie, że teraz, gdyby Goku i Vegeta używali swoich najsilniejszych form, a Broli, no co prawda, coś tam potrenował, ale nadal nie jest, powiedzmy, nie jest w stanie korzystać ze swojej pełnej mocy świadomie, to czy Goku i Vegeta nie byliby w stanie go spacyfikować? Nie sądzę, żeby Broli był dobrą, dobrym pomysłem na taką sagę, więc nie sądzę, żeby coś takiego się pojawiło. W przypadku Gohan'a nie widzę sposobu, w jaki to miałoby się stać, naprawdę. Musiała być po prostu powtórka z Dragon Balla GT, i ktoś jak baby musiałby przejąć czyjeś ciało, bo nie sądzę. Żeby ktoś był w stanie namówić Gohana, żeby coś takiego robił, manipulować Gohanem, żeby ktoś był w stanie przyjąć jego ciało w jakiś inny sposób niż jakimś podstępem. No na przykład super smoczymi kulami, jak zrobił to za masu, no ale wtedy byłaby to powtórka. Więc I Broli i Gohan nie sądzę, że będzie coś takiego z nimi zrobionego, że będą przejęci albo że staną się antagonistami. Manie DBS! Witaj! Pytanie do Goku. Uważasz, że poziom mocy w Dragon Ball w Manze jest bardziej zrównoważony niż, niż w anime. W Manze nie czuć nadużywania Super Saiyana Blue, jak w anime, a części używano SS SSJ i SSJ God, co pomagało zmierzyć poziom mocy rywala. Co o tym uważasz? Myślę, że to jest kwestia tego, że i anime, i manga są yy, tak naprawdę pisane przez inne osoby. Tak jak w anime Toriyama dostarczał ten trzon historia, a co tam sobie... To i zrobiło w międzyczasie to już jest ich sprawa, prawda? Z tego co pamiętam, to Toriyama nawet nie sprawdzał tych odcinków. Teraz w przypadku Dragon Ball Daima jest tak, że on jest bardzo zaangażowany, więc każdy odcinek anime będzie sprawdzał i nadzoruje i zatwierdza, prawda? To jest bardzo duży wkład w anime, które będziemy mogli zobaczyć właśnie podczas jesieni tego roku. Ale w przypadku Dragon Ball' Super tak nie było. To nie było tak, że on decydował o tym, że no dajmy na to. Przed jeszcze samym turniejem mocy mieliśmy sparring Krilana i Goku w Blue. No to nie było tak, że Toriyama mówił tak. No dobrze, niech tak będzie. Po prostu To i sobie to wymyśliło i sobie robiło co mogło, bo miało na to pozwolenie. W przypadku mangi wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że pracują nad tym bardziej zorientowani ludzie, czyli właśnie Toriyama, który nadal jakby dostarcza ten trzon historii, co prawda te dialogi i tak dalej, całe to mięsko uzupełnia Toyotaro. No ale rozdział przed publikacją jest przez Toriyama akceptowany, więc to nie jest tak, że Toei, czyli grupa osób sobie wymyśla, co tam im wpadnie do głowy, tylko nawet Wiktor Iuchida, czyli ten gościu z żółtymi kolcami na głowie, wypowiedział się jakoś tak... Mogę to przytoczyć, jak to znajdę. Powiedział coś takiego. Jeśli chodzi o Dragon Ball Super, oryginalna historia jest autorstwa Toriyamy, ale manga i rysunki są rysowane przez Toyotaro. Cała nasza trójka, włącznie ze mną, pracujemy nad historią, ale proces przekładania tego na stronę, czyli pro, powiedzmy proces rysowania i tak dalej, tej całej wizji artystycznej należy do Toyotaro. No i jeszcze tutaj Victor Uchida wspomina o tym, że Toriyama ma jeszcze czas na dodatkowe sprawdzenie, więc do czego zmierzam? Myślę, że gdyby Toriyama miał większy wkład w anime, to nie byłoby takich scen jak na przykład walka w Blue z Krillanem. Myślę, że było to, byłoby to zorganizowane inaczej i mniej mielibyśmy takich scen, gdzie blue jest używane po prostu jak, jak lampka, włączana i wyłączana i włączana i wyłączana, więc w Manze, kiedy Toriyama ma większy wpływ i też zajmuje się nią Toyotaro, który Moim skromnym zdaniem, lepiej rozumie Dragon Ball'a Super niż yy, ludzie w Toei, no to wtedy ma to większe ręce i nogi. Wtedy to się lepiej czyta i wtedy ma to więcej sensu. Nie mówię, że jest to idealne, ale no nie ma takich sytuacji, że Goku włącza blue, bo po prostu mu się tak podoba. Więcej jest eksploatowania tych starszych, niższych transformacji, a Blue faktycznie robi wrażenie. Anyway, pytanie do Goku. Jak myślisz? Black Freeza będzie pokonany za pomocą fuzji, czy jakiegoś dzikiego wzmocnienia Ultra Ego i Ultra Instynktu? Może chcą wprowadzić jakiś wyższy poziom tych form? Ja myślę, i to jest oczywiście myślenie życzeniowe w moim przypadku, ale ja myślę i bym chciał, żeby saga Black Frizy, o ile będzie się ona tak nazywać, generalnie saga, w której odbędzie się kolejna walka z Black Frizą, to było uczynienie za Resurrection of F. Bo tamto wykończenie Frizy Wegecie zostało zdjęte z talerza. To dosłownie było tak, że on miał jedzenie na talerzu, nakłuje na widelec, już miał je zjeść. I Goku nagle przyszedł, wyrwał mu widelec i zjadł to. No to tak to wyglądało. To było po prostu nie fair. I wiem, że może to się śmiesznie kojarzyć. Mi się to na pewno śmiesznie kojarzy, ale te teksty wegety w sadze granoli, że. O! Oh! Okej, okay, może tak nie zrobił, ale. Że moje ultra ego ewoluuje. Hmm. To już teraz ewoluuje? Bo ja tak z tego co widzę, to dostajesz coraz bardziej po mordzie, ale to nie jest tak, że to jakoś się zmieniło. Może byłoby tak że jego ultra ego by wyewoluowało, a nawet jeśli nie, to Vegeta by zakończył walkę z Black Freeze. To nie byłoby tak, że musieliby z nim walczyć drużynowo. Myślicie, że Goku i Vegeta byliby zadowoleni, gdyby pokonali Frizzę razem? Naprawdę nie widzę zakończenia, w którym oni robią albo fuzję, na pewno nie byłoby to jakieś, nie, wiecie, ultra instynkt ego i tak dalej, ultra Gogeta, Nie z tych rzeczy, nie sądzę, żeby coś, żeby coś takiego się pojawiło, ani nie widzę żadnej współpracy, więc myślę, że jeśli ktoś miałby pokonać Frizzę, to będzie to Vegeta. Z wyewoluowanym Ultra ego. A niech będzie! Nie stawiam na to pieniędzy, więc mogę zaszaleć. Skunson! Pytanie do Goku. Zadałem podobne pytanko na live'ie. Hmm, chodzi o ultra instynkt ofensywny i defensywny. Wiem, że może to brzmieć śmiesznie, zwłaszcza, że kiedyś była teoria, że Jiren ma ofensywny, a Goku defensywny, ale jak sobie o tym pomyślałem na spokojnie, to ma to swój sens. Nie chodzi o Goku i Jirena, a o samego marchwiaka. Podczas walki z Keflow ta powiedziała, że ciosy Goku nie są za silne, ale za to unikał jak maszyna. Natomiast teraz Goku blokuje, kontruje ataki, a nie unika, na przykład w walce z Gohanem. Czysto hipotetycznie powiedzmy, że coś takiego istnieje. Myślisz, że mogłoby powstać taka mechanika jak z Godem i Blue? Przełączanie między formami, bo God jest szybszy, ale Blue. Masz silniejsze dolnięcie, albo nawet coś podobnego. Niekoniecznie ten ultra Instinct ofensywny, defensywny. Myślę, że już warto odpuścić, że już wystarczy. Myślę, że to jest teoria, która miała kiedyś jakieś tam ręce i nogi, jak jeszcze właśnie Dragon Ball Super Turniej Mocy w anime wychodził, ale teraz to nie jest tak, że Goku teraz nie umie unikać, że korzysta teraz z ofensywnego ultra instynktu. Ten srebrnowłosy ultra instynkt to jest pełen ultra Instinct, perfekcyjny, który ma i ofensywę, i defensywę na maksymalnym, powiedzmy, na perfekcyjnym poziomie, ale nie wymasterowanym. Wiecie, jaka jest różnica, prawda? Znaczy, wiemy wszyscy, jaka jest różnica. Luis to tłumaczył, że te, powiedzmy, ta dokładność ultrainstynktu rośnie wraz z poziomem opanowania, ale chodzi o to, że tutaj nie ma czegoś takiego, że Goku jeszcze nie osiągnął tego defensywnego, albo że jak teraz walczył z Gohanem, to nie używał tego defensywnego. Wiem, że to głupio może brzmieć, ale jakby na to spojrzeć chłopskim okiem, to tak trochę jest, że... Ultra Instynkt to technika, która pozwala unikać ciosów przeciwnika, ale tylko wtedy, jeśli przeciwnik jest od ciebie wolniejszy. No, można powiedzieć w skrócie myślowym słabszy, no ale tutaj tak naprawdę nie chodzi o siłę, tylko o szybkość. Gohan, co widzieliśmy w ostatnim rozdziale mangi w formie Beast, jest póki co, chyba że Goku nie używa jeszcze swojej pełnej mocy, ale załóżmy, że powiedzmy używają swojej pełnej mocy i jeśli walka wygląda tak, jak wygląda, czyli Gohan Beast trafia Goku, w sensie Goku nie unika tych ciosów, tylko musi je blokować. To oznacza, że prędkość gohana jest na tyle duża, że ciało go ku nie zdąży uniknąć. Ultrainstynkt nie polega na unikaniu, tylko na tym, że ciało porusza się samo. Więc jeśli jakiś cios jest za szybki, że ciało nie będzie w stanie go uniknąć, no to ciało samo podejmuje decyzję, że go zablokuje. I to się właśnie dzieje w przypadku. Walki z Gohanem. Więc Ultra Instynkt nadal działa. Nadal, powiedzmy, jest i ofensywna część, i aktywna i defensywna część. Tylko, że poziom Gohana jest tak duży, że Goku nie jest w stanie tego unikać. No i teraz wracamy, właśnie do tego, o czym powiedziałem. Ultra Instynkt to jest unikanie ciosów, chyba że przeciwnik jest od Was silniejszy albo na równym poziomie. No bo wtedy. Nie jesteście w stanie tego uniknąć, musicie to zablokować. W przypadku tej walki z Keflą odnośnie słów, że ciosy Goku nie są za silne. Myślę, że to była właśnie kwestia tego, że osiągnął tylko część ultrainstynktu. że ten Ultra Instynkt Omen w tamtym momencie to była tylko część ultrainstynktu, Instynktu, czyli był w stanie unikać, osiągnął powiedzmy tę część w cudzysłowie dużym, defensywną, ale przy wyprowadzaniu ataków nadal myślał. Czyli nie był to pełen ultrainstynkt. Dopiero w momencie, w którym y, walczył tam z Jirenem i włączył te srebrne włosy. Wtedy dopiero powiedzmy przeskoczył tę barierę w głowie, która pozwoliła mu nie myśleć przy wyprowadzaniu ataków. I wtedy miał i ofensywę, i defensywę, więc włączył się ten pełen ultrainstynkt. Ale w tamtym momencie tak naprawdę, w którym Goku włączył srebrne włosy, no ta teoria z podzieleniem tego na ultrainstynkt defensywny i ofensywny upadła. Bo Goku w momencie opanowania ultrainstynktu miał już pełne panowanie, powiedzmy, nad i tą defensywną sferą tej techniki, i ofensywną, więc nie ma czegoś takiego, że teraz używa tej ofensywnej sfery, a nie unika ciosów, bo nie Używa defensywnego ultra instynktu, nie unika ciosów, tylko je blokuje, bo Gohan jest tak szybki. Albo tak silny. Albo jedno i drugie. Si! Było jeszcze jedno pytanie o ten Shin Hana, a ja go nie wziąłem. A teraz je sobie wezmę, bo tutaj zapomniałem o nim. Pytanie od Krasnala847. Ten Shin Han po użyciu działa ping-pong, traci. <ścoughs> chodzi o szynki kocho. Traci energię życiową, albo po prostu o kikocho, bo shin to oznacza nowe, prawda? No ale nieważne. Czy po wskrzeszeniu chodzi o tę technikę, prawda, którą. Ten Han wystrzeliwuje. Czy po wskrzeszeniu jego energia życiowa się odnowiła? No bo ta technika zużywa energię życiową. A jak się odnowiła, to myślisz, że bez tego by zginął od bombardowania półdoskonałego komórczaka. Ja myślę, że to działa tak, że jeśli jesteście wskrzeszani, wy w Dragon Ballu, mówię wam na przyszłość, gdybyście kiedyś byli wskrzeszani w Dragon Ballu, to wracacie do stanu, w którym byliście przed śmiercią. Czyli na przykład, jeśli w Saiyan Sadze ten Shinhan użył tego Shinki Koho, żeby zaatakować Nappę, prawda? Kiedy tam się ciałcu poświęcił i ten Shinhan miał jedną rękę i użył tego Shinki Koho, no i potem zmarł z wycieńczenia. Użył tej energii życiowej, żeby zaatakować Nappę, ale umarł też ze względu na rany, ze względu na zmęczenie, więc myślę, że potem jak został wskrzeszony, no niby można byłoby tutaj jakoś jakieś mieć swoje zdanie, że, że ta energia życiowa jest odnawiana do tego maksymalnego poziomu, jeśli możemy to tak uznać, że to jest jakiś pojemnik, prawda? Ale myślę, że logiczniej by było, gdyby ten Han był wskrzeszony do stanu sprzed śmierci, prawda? Podam wam to na liczbach, żeby to lepiej zobrazować. Dajmy na to, że ten Han normalnie żyłby 80 lat, ale przez to, że używał Shinki Koho, no to skrócił swoje życie do lat 70. No i potem zmarł. Więc potem, jak zostanie wskrzeszony, to znowu jego długość życia będzie to 80 lat i nie będzie miał żadnych konsekwencji tego, że, że skrócił swoją długość życia. Czy zostanie wskrzeszony, ale już będzie miał skróconą długość życia, czyli będzie żył do 70 roku życia. Myślę, że będzie żył do 70 roku życia, że to skracanie swojego życia, czyli to zużywanie energii życiowej. Jest permanentne. Właśnie w myśl zasady, że zostajesz wskrzeszony do stanu, w którym byłeś przed śmiercią. Wiadomo, że tam dostał z powrotem rękę i tak dalej, ale generalnie chodzi o to, że te konsekwencje zużywania tej energii życiowej myślę, że zostają, ale nie jestem pewien. Myślę, że możecie mieć własne zdanie to do tego, ale dla mnie to wydaje się bardziej logiczne. Chciałbym też zwrócić na jeszcze jedną sprawę. Tak z ciekawości sobie zerknąłem na polski fandom, na polską fanowską Wikipedię Dragon Balla, na stronę Tenshin Hana. <laughs> I wiecie, co tam jest napisane? Że jego zawód to rolnik. Widzicie, my tu gadamy o m, takich błachostkach, a ten Shinhan teraz ma naprawdę ciężką sytuację. Ten Shinhan, trzymaj się, trzymam za ciebie kciuki. Pozdrawiam serdecznie. Jack Cook! Witam! Pytanko do Goku. Czy gdyby za masu nigdy nie spotkał Goku, Future Saga miałoby miejsce? W Manze nigdy nie spotkał Goku. Bo poznał go przez GotTube'a. Więc tak naprawdę oni nigdy się nie zobaczyli. To lepsze pytanie jest takie czy gdyby Goku i Hit ze sobą nie walczyli na turnieju 6 VI i 7 wszechświata, albo w ogóle gdyby turniej się nie odbył, to czy wtedy future saga by się odbyła? Widzieliśmy już przed tym, jak Zamasu spotkał, znaczy poznał przez internet Goku. Dziwnie to brzmi. Dowiedział się o istnieniu Goku przez internet, prawda? Przez ka, e, przez KamiTube. Przed tym już widzieliśmy, że Zamasu miał jakieś wątpliwości, bo była ta saga z tymi, znaczy ta historia z tymi dinozaurami, prawda? Co jeden drugiego bił maczugą po głowie. No i Zamasu mówi, dobra, to zobaczmy, za tysiąc lat może nadal się będą bić. No i się bili. Więc już wtedy Zamasu miał takie mętne myśli, no nie? Uważam, że Goku, że zobaczenie Goku przez Zamasu było tylko kropką nad i, było tylko katalizatorem do tego, żeby rozpocząć ten jego plan, tę realizację planu zero śmiertelników. Ale gdyby Goku nigdy nie walczył na tym turnieju, gdyby za Zamasu nigdy go nie zobaczył na tym Kamitubie, Zamasu i tak już wtedy myślał w taki niski sposób o śmiertelnikach, więc myślę, że po prostu coś innego w tamtej historii byłoby tym zapalnikiem, no nie? Więc myślę, że tak czy siak Saga by się odbyła. Franciszek Grotkowski Hejka, Adachu! Pytanie do koku Gdybyś mógł wprowadzić jedną z tych trzech postaci do kanonu, Dragon Bola Super, która by to była i dlaczego? Mianowicie Janemba, Kuler i Turles! Pozdrawiam! Wszystkie trzy! Po co wybierać? Najlepiej wybrać wszystkich? No, jakbym musiał wybrać, to wybrałbym kulera, bo już o tym mówiłem, bo to jest po prostu świetny wątek, który ma duży potencjał. Brat Freezy, no co to dużo mówić? Brat no. Brat frizy. Brat frizy. Ale koncept John by mi się bardzo podoba. Nie chodzi mi o samą postać, chociaż ta może mieć wielu fanów, podejrzewam, że ma wielu fanów też wśród was, ale ten koncept tego, że w zaświatach, jak przychodzi jakaś zła dusza i ona jest wyczyszczana z tego zła, no to to zło gdzieś musi iść i ono potem się z, na przykład zbiera w tym zbiorniku, a potem ten zbiornik pęka i z tego zła tworzy się istota, która jest stworzona z czystego zła. Jak sobie myślicie? No okej, okay, dlaczego ktoś taki miałby się pojawić i dlaczego miałby być silniejszy na przykład niż Goku i Vegeta obecnie? No bo na przykład, zobaczcie, że wszyscy ci wilejni, którzy byli w na przykład, no Frieza akurat nie był wyczyszczony ze zła, ale dajmy na to, że Ginyu Force został wyczyszczony albo Dabura został wyczyszczony ze zła. Wszystkie te postacie, ich zło było zbierane, zbierane i dodawane do tego zbiornika, więc w gruncie rzeczy można to wytłumaczyć w taki sposób, że siła tych wszystkich postaci została dodana do siebie. Więc to nie jest tak, że John Ember musiałby być koniecznie słaby, bo jego, bo jego moc bazuje na, na tej złej energii która się skumulowała przez te wszystkie lata, od tych wszystkich złych osób, które trafiały do ze światów. A Turles, każdy kolejny Sajanin byłby fajny. Tylko czy byłbym fanem tego, że wygląda tak jak Goku? Nie, uważam, że to powinno zostać zmienione, no bo, bo tam w filmie to zostało wytłumaczone tak, że, że to jest kwestia tego, że jest wojownikiem niskiej klasy i oni tak podobnie wyglądają do siebie. Więc gdyby Turles został zmieniony jako jakiś tam Sajanin, który na przykład był na jakiejś misji, ale w ogóle odszedł od Armii Freezy i tam zebrał swoją ekipę, prawda? No bo Turles nie był jedynym Sajaninem ze swojej ekipy. No niby mieliśmy już BroLiego, ale może, może, może. Uważam, że te trzy kotlety mają potencjał. O to mi chodzi. Sirotynka! Pytanie do koku. Czerwone oczy jeszcze można z łatwością wyjaśnić tym, że są charakterystyczne dla demonów czy bestii. Ale dlaczego Gohan Beast ma białe, srebrne włosy? Czyżby to była cena uzyskania mocy Beast? Pytanie dopełniające o kolory włosów. A w kokle dwusetnym już bym go nie brał pod uwagę. Tak tylko Wam daję przykład. Dlaczego się zmieniają włosy i skąd włosy wiedzą, na jaki kolor się zmienić? Pozdrawiam. No myślę, że to jakieś procesy chemiczne, prawda? Jak masz probówkę z zielonym i wlewasz czerwone, to na przykład. W fioletowe wychodzi, czy coś takiego. No wiesz, te wszystkie pierwiastki one już wiedzą, to się po prostu tak dzieje samoistnie. Więc myślę, że każda transformacja sprawia, że jakieś inne troszeczkę procesy chemiczne zachodzą w ciele i na tej podstawie kolorują się włosy. kurwa naprawdę mam mówić tam takie rzeczy. Wy naprawdę w to wierzycie. Wracając do pierwszego pytania, może to chodzi o to, że. Akira sobie tak wymyślił, ale jeśli nie, to może chodzi o to, że kochan był tak wściekły i tak się rozgrzał, że aż się rozgrzał do białości. Jarek, pytanie do Goku, jak się zaczęła twoja przygoda z Hunter x Hunter? Znajomy w liceum mi polecił. To jest koniec mojej przygody. Byłem świeżo upieczonym singlem i oglądałem anime w liceum tak to wyglądało. Zset, czy Genki Dama nie zabiła Wegety i Freezy, bo była za słaba, czy może dlatego, że w tych postaciach tlił się mały procent dobroci? Kid był czystym złem, więc został rozłożony na atomy. Jak uważasz, jakie postacie z całego DB byłaby w stanie zabić Genki Dama? Może daj mało? Ja to rozumiem w trochę inny sposób, że Genki Dama działa troszeczkę jak promień Devilmana z klasycznego Dragon Balla. czyli nie musisz być w 100% zły, żeby na ciebie zadziałała. Nie możesz mieć po prostu ani trochę zła. Na Wegetę zadziałała, bo był w jakimś stopniu zły. No w dużym stopniu. Na Freeze zadziałała, bo był też w jakimś stopniu zły. W sensie i Wegety i Freezy nie zabiła, ale moim zdaniem nie zabiła i wtedy, bo była za słaba, bo po prostu za małą energię zebrał Goku wtedy, jak robił te Gęki damy. I na ziemi, jak zrobił te małą Gęki dame, to było za mało, żeby zabić Wegetę, więc Wegeta po prostu to przeżył ze względu na poziom mocy. I tak samo było w przypadku Freezy. Taka jest moja opinia. Ale na przykład y usprawiedliwiając ten fakt Gęki Damy na turnieju mocy, Jiren przecież był dobry, prawda? On był wojownikiem. Sprawiedliwości, ale nie miał czystego w 100% serca. To nie było tak, że był na przykład jak Gohan, który mógł odbić Genkidamę, bo nie miał ani krzty zła. Gohan mógł odbić te Genkidamę, ale na przykład Krilan nie mógłby je już odbić, no bo Krilan nie miał w pełni czystego serca. Powiedzmy, że był w 99% dobry. Na przykład Jiren był w 90% dobry, ale to nie było tak, że miał w 100% czyste serce, więc Dama mogła go zranić. Ja to tak rozumiem, że musisz być Przynajmniej trochę zły, żeby Ginki Dama mogła cię zaatakować. A w przypadku Wegety i Freezy myślę, że po prostu była za słaba. Tyle, jeśli, jeśli chodzi o dzisiejsze pytania. Bardzo Wam dziękuję za dotrwanie. Jak widzicie, tutaj wymiesiłem nową kartkę, bo człowiek kupi taśmę, potem kupi drugą taśmę. I nagle ta taśma znika. No, zaskoczony byłem troszeczkę, jak się okazało, że taśma się już skończyła. Tak czy inaczej, bardzo, bardzo Wam dziękuję za obecność, bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za całą aktywność. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że dobrze spędziliście czas. Życzę Wam udanego dnia! I nie tylko dnia, marca. Umówmy się, że, na, że będzie udany marzec, ok? Tak się możemy umówić. Okej, okay. umowa stoi. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana. A ja już wstaję, bo po prostu pośladek mi się spocimu.